To jest transparent, którego zwykle używamy w sytuacjach najmocniejszych. Na przykład stając naprzeciwko faszystom czy nacjonalistom. Tym razem stanęliśmy pod Urzędem Marszałkowskim, ponieważ tu zostały przekroczone granice przyzwoitości. To jest specyficzna pikieta, już szósta. Tym razem po triumfalnym ogłoszeniu zawartej koalicji z PiS-em. Staliśmy również z transparentem, na którym były wymienione wszystkie nazwiska bezpartyjnych samorządowców. To konkretni ludzie będą głosować i konkretni ludzie wchodzą w tą koalicję. Każdy bierze odpowiedzialność na siebie. Każdy bierze odpowiedzialność na siebie za coś, co my nazywamy zdradą wyborców, bo żaden wyborca nie głosował na bezpartyjnych, z podkreśleniem tej nazwy, licząc się z wejściem w koalicję z tym, kto da więcej, bez względu na to, że ten, kto dał więcej, więc Dolny Śląsk został po prostu sprzedany, należy to tak określić. Jest to partia, która ewidentnie łamie konstytucję, podstawowe zasady, które obowiązują każdego obywatela. I każda z tych osób, które mieliśmy na kartonie, każda bierze odpowiedzialność i wstyd na siebie. A jest takie dobre powiedzenie, władza mija, wstyd zostaje i on zostanie na całe życie.